Witam, nazywam się Rafał Piśniak i jestem uczniem szkół technicznych i ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu na kierunku Technik Mechatronik. Moją pasją jest szeroko pojęta obróbka ręczna, a w szczególności zaś wykonywanie noży. W swoich projektach lubię wykorzystywać rzeczy codziennego użytku, takie jak stare łożyska, pióro resora czy zużyty nóż heblarki. Widziane na filmiku kowadło to tak naprawdę stara szyna kolejowa, która służyła kiedyś dziadkowi do rozklepywania kosy. Ciężko powiedzieć, kiedy zaczynałem. Pierwsze próby podejmowałem ponad 2 lata temu. Zaczynałem od rozklepywania nagrzanego w grillu gwoździa. Efekty tych starań były raczej mierne. Brakowało mi odpowiedniej wiedzy o temperaturowych zakresach obróbki stali i popełniałem wiele błędów. W międzyczasie jednak musiałem pracować z różnymi rodzajami stali, jak i metali, takimi jak mosiądz, aluminium, miedź czy ołów. Nauczyłem się również stosować i rozpoznawać różne gatunki drewna, jak i obrabiać poroże. Projekt jest najważniejszą częścią mojej pracy. Na tym etapie, oprócz wymiarów, muszę ustalić kolejność i rodzaje wykonywanej obróbki, jak i przewidzieć ewentualne problemy z tym związane. Z każdym nożem uczę się nowych rzeczy i staram się być coraz lepszy. Mam już na swoim koncie parę projektów cieszących się dobrymi właściwościami, jakością wykonania i satysfakcjonującym wyglądem. Grill nie był zbyt dobrym paleniskiem i ciężko w nim było utrzymać równomierną temperaturę. Dlatego postanowiłem nauczyć się spawać, czego efektem jest palenisko zrobione ze starego piecyka, za nadmuch którego służy niezniszczalny Zelmer 451 z dorobioną regulacją. Hartowanie jest najbardziej drażliwym momentem. Musimy dobrać odpowiednią temperaturę do rodzaju stali, tak by uniknąć pęknięć i wykrzywień. Odpuszczanie pozwala nam ujednolicić naprężenia i poprawia właściwości fizyczne stali. Lubię stosować innowacyjne rozwiązania. Dwa różne kolory stali wynikają z hartowania selektywnego, które zapewnia różną twardość stali, twardszą przy krawędzi i bardziej elastyczną przy grzbiecie. Do zrobienia rękojeści wykorzystałem dębowe drewno, którego kolor uzyskałem przez opalanie go w ogniu. Bulgoczący płyn jest roztworem kwasu, który służy do trawienia i zapewnia matową powierzchnię stali. Lubię pokazywać ludziom, że bez wielkiego nakładu finansowego można wykonać użytkowe rzeczy dobrej jakości. W każdy projekt wkładam część siebie. Potrzeba ogromnej ilości czasu i cierpliwości, żeby wykonać pojedynczy nóż. Jednak satysfakcja z ukończonej pracy jest bezcenna.